Chciałem to GTA dzisiaj zrobić. Znaczy wczoraj chciałem, ale mnie głowa bolała. Chciałem dzisiaj zrobić. I czy to się długo czeka? Bo ja pobrałem GTA i tak dalej. Mam na kompie wszystko, ale nie mam. Nie umiem włączyć tych serwerów. Nie da się? Ja pieprzę! A do kogo trzeba napisać, że mi dał wejść tam? W dupę parówiarze zapieprzone! No co to za zapieprzone serwery do tego GTA? Nie da się wejść, pograć normalnie! Ja chcę z siebie pajaca porobić chłopie czarnoskórym w GTA i nie mogę! Bo wszędzie są whitelisty! Kumasz! W dupę to jest rasistowskie, luj! Chcę sobie pograć! W GTA! Nigdy nie grałem w GTA, chłopie! Chciałbym to w końcu zrobić! Dobra, to i uwaga, i ja, ponieważ jestem fajny, przytuszy taki misiek, idę zjeść. Pora kolacji się zbliża. Spoko, spoko. Jakieś 15 minut mi daje, albo nawet. Siema, widać moje IP? Czwarta, Co ty tam? to widzę, że to tak. Słuchaj, po prawej stronie masz takie coś jak Direct Connect. To jak tak szybko zjadłeś? To Nie miało być zjadłem RP, wczoraj, musisz ale poszło dłużej na jeść. go, jak wiem. A Ta. widzowie coś chyba pisali, że znają ten serwer. Ty masz znany jakiś serwer chyba. Ty go długo już masz? Od września? Ty co jest? To już działa? Ładuje ci się serwer. A to nie trzeba GTA odpalić, bo ja nie włączyłem GTA nawet. Nie, to ci się odpala przez pliki GTA i to jest osobna aplikacja. Ale w oknie mam to. Działa? Sparta, teraz jesteś na etapie tworzenia swojej postaci. Musisz ją nazwać, napisać Dobra, ale datę poczekaj. urodzenia, wzrost, czy jesteś mężczyzną, kobietą, Ale płci. nie masz, hasła nigdzie nie pisze. Co tam? Hasła do Nie, konta. Nie będzie widać. to jest łączone przez Steam ID. Ty, poczekaj, ale to jest imię mojej postaci w grze i nazwisko? Czy ja mam tu swoje podać? O, no dobra, Szpilman się nazywał, masz rację. Jak on się nazywał? Władysław. Nie, no ale to, bo my niby jesteśmy, że to jest Ameryka, tak? To jak jest Władysław po amerykańsku? Władysław in American wpisałem. Jakby było. Vladi? No jest z rosyjski. Sparta, ja cię nie podpuszczam, ale nie będziesz Christoph Spielman, nie? Nie zmienisz O! Krzysia. Jak się pisze Christoph? Christopher? A, Christopher. Weźcie mi napiszcie, jak się Szpilman pisze. Spichlman? W dupie jakiś Spichlman, ty chłopie. Dobra, Szpilman zostawię. Data urodzenia. A w dupę wpiszę prawdziwą jego datę. Sparta, odnośnie daty urodzenia, to wpisz taką, jakby twoja postać nadal żyła, bo w 920 to nie wiem, to mogłeś mydłem już być, nie? No właśnie, jak Kapitan Ameryka zamarzłem i teraz żyję znowu. Wzrost. 1,80 m. O! Ja pierdziele! Gdzie mam myszkę? Ty się strzałkami zmienia, a nie myszką? Łeć! Ty co to jest w dupę? Ty to jest... Nie, zostawmy. Dziękuję bardzo. Mam lepsze cycki. Jak coś mam fanpage, tak? Jak mówię. Ale nic nie sugeruję. Dobra, twarz. Ja pierdziele, jak mój ten. Zrób Arkuela? Nie, bo ja gram Szpilmanem, Zrób chłopie. golema. Poczekaj, poczekaj. Chciałbym Murzynem zagrać tą grę. Poza tym, na przykład jakbym kogoś napieprzył, to ucieknę w jakiś zaułek, mnie nie zobaczy policja. Też to na plus. Żeby podgląd był, to mi powiecie, czy jest podobny. Ale według mnie te włosy bardzo podobne. Akurat, chyba najbardziej. Dobra, zostawmy te włosy, bo chyba podobny nawet, nie? No ta jest najbardziej podobna, tak szczerze, ale za krótka trochę. A nie, to jest w luj podobne. Tylko nie, no czarny w ogóle go nie przypomina. Ty, on jakby ma jedną koszulkę na drugiej. A ile on ma tych koszulek, chłop? Tam musi być zimno na tym twoim serwerze. Tą drugą, która jest taka przednia, to ustawiasz w tułowiu. A, ja pieprzę, to tak wygląda. O, w takiej bluzie, nie? Ale wiecie, ja chcę, żeby on miał takie na początek biedackie ubrania. Że dopiero jak się dorobimy siana, to wtedy mu zrobimy jakiś garnitur. Wiecie, o co chodzi? No musi być prawdziwy roleplay. Musi być prawdziwe życie. W życiu, jak jesteś w dupę biedakiem, to też wchodzisz w normalnych ubraniach, a nie w garniturze, jak To weź idiota. sobie zrób piżamę. No ale poczekaj. Nie no, jaki biedak chodzi w piżamie? Biedak śpi bez niczego, wiesz co chodzi? Wiem, bo ja tak śpię. Jak jesteś biedny, to masz blond włosy i się nie odzywasz do widzów 30 minut. O ja pieprzę, nie no. O kurde. Ej, wygląda jak Szpilman. Ten, nie? Czy ten? Nie, ten taki bardziej z morda zniszczona. Ej, szczerze, te są bardziej podobne, tylko są takie krótkie jakby. W dupę, wygląda jak miał koszyk na głowie. Ej, tu jest podobny dosyć.
Ty, tu jest podobny. Wiesz, ja on trochę... Pasuje. Nie pasuje? Ale nie, teraz ten zobacz. Ten pasuje, pasuje. No właśnie, wluj pod... Tu się patrz, Spielman, ty... Ej, podobny jest. Seed? Ty potem rudy z redami na streamie miał twarz tego Spielmana, nie? A, racja, Spielman przyszedł zobaczyć, czy Spielman wygląda jak Spielman. Dobra, zostawmy na razie takiego czat. Tylko ustawię parę rzeczy i można chyba ogarnąć. Siema, ty słychać mnie? Da, za głośno, weź. A, sorry ryju, bo nowy jest. Nowy. Nowy. Kurde, ty. A, sorry, sorry, bo nowy jestem, nie? Skąd ty przyjechałeś? Wyglądasz jak taki... Kurde. Z Auschwitz. A, tego nie słyszał. Dobra, dobra, to się wczuwam, wczuwam się w klimat. Ej, dobra, panowie, poczekajcie. Bo ja tu nowy jestem, nazywam się ten. Jak się nazywa? Poczekaj, sorki. Christopher. A, Christopher się nazywa, sorry, bo w dupę mam Alzheimera, przepraszam cię. Krzysiek? Nie wiem, bo ja jestem z Ameryki, co znaczy. Stefano Mundi. Co? Daj, bo w dupę amatorkę, nie ogarniam tego. Z Polski jesteś? Z Polski jak jesteś, to no się tak, oceń, Rudy, Polska. Bo jeszcze coś złapę. Ty, Rudy. To jest Polak. Jakiś dealer narkotykowy, amator. Rudy, a czemu ty w klapkach i... A, widać, że Polak w dupę, spójrzcie na dół. Ja pieprzę, chłopie. No, jesteś w Ameryce, zdejmij te skarpety. Ale ty też w klapkach jesteś, tylko żeby... Tak, ale ja bez skarpet, jesteś. Bo w dupę nie jestem, wiesz, Polakiem. Wiesz co chodzi? No. Ej, tu wszyscy są gracze? To. Ej, poczekajcie chwilę. Ej, przepraszam. Przepraszam, łysy, bo ty się chowasz za tym słupem, ale ciebie widać wyżytym. Kim ty jesteś? Ja go nie widziałem, naprawdę. Ale ja go widziałem. Umiem chować i nie mam jej widać. Jak się do tego, do auta? Bo ja u mnie w kraju aut nie było, nie wiem jak się wsiada. Mięsień F. Mięsień F. A, dobra. Kino robiłem te sprawy. Do tej przyjechałem do Ameryki, żeby założyć mafię, ale nikomu nie mówcie, co nie? Poczekaj, to ty chcesz założyć mafię winiarską, myślę, czy o co tu chodzi? O, nie, to będzie przykrywka, rozumiesz? A, dobra. Niby będziemy wino to robić, to nie lepiej ci pizzerię zarobić? Ja nawet nie wiem, jak się do auta wsiadałem, chcę mafię zakładać w dupę, co no, jest nienormalne. No, ale to byłoby zbyt takie, wiesz... No, chodźcie sobie kupić jedzonko i inne takie rzeczy, bo nowy jesteście. Dobra, już idę. A ten klimat nie sprzyja ludziom, nie? Szybko się jakby pragnienie wzrasta i na takie rzeczy. Kumam. Ale ja wiesz, ja mogę przeżyć 30 dni bez jedzenia, tak jak mój kiedyś tata, tak te testy robili na nim. O to ja na przykład jestem zbyt... O Jezus, chodź! Ała, kurde, w dupę! A! Dobrze, że to odegrałem? Ale poczekaj, bo ty miałeś być mafiozą, donem. Co, ty nie masz pieniędzy? O tak, ale... O kurde. O sorry, ten murek mnie wkurzą. Mam pieniądze jakieś tam, ale... A, pralnie pieniędzy robimy brudnych. Dobra. Ta, jasne, no. Kartę rybaka. O. Dobra, to ja jestem rybakiem. Rybakiem teraz. Kurde, poczekaj, jakiś chłop tu idzie. Jakiś kość dobija, patrz. Ty chłop kopie w drzwi, nienormalny. Ty, ej, koleżko w czerwonej bluzie. Halo. Powiedz mi, jak ty ręce podniosłeś, bo ja nie umiem. Mięsień X. Przytrzymaj. O. No. Widzisz, działa. No, bo zapominam takich prostych czynności czasem, sorry. Kurde. Jakieś takie, nie wiem, na przykład... Praca, że na przykład łowienie ryb masz tutaj. O, widzisz, tylko fajną... Co to jest? Tak, dokładnie. A, sorry. Miałem na... Atak miałem. Ty, to jest dobra robota, zoba. Ty, a może zamiast łowić te spieprzone ryby, będziemy tak robić i siano nam będą rzucać. Wiesz, co chodzi? To ludzi musimy znaleźć, na przykład pod komendy jedźmy. Ty, ale to będziemy tak jak ten chłop będziemy robić, myślisz, że będą nam siano rzucać? Nie będziemy musieli na ryby jeździć zapieprzone. Dobra. To będziemy tak tańczyć i żebrać. Na przykład ja będę zbierał do ręki, a ty będziesz tańczył, co ty na to? Dobry plan. Jakiś chłop jest, tam w koszulce. Peta pali, to chyba ma siano. Lokalny jest, wiesz? A. Zobaczymy. Poczekaj, ale tego zapytaj. Ty, ziomek. Siema. Ty, chłopie. Ty, słyszysz mnie? Kiedy może tu będą? Ale w dupę ten idiota nie umie chyba mówić. Ten? A to jest bot. Czekaj. No. Ej, my się nie znamy przypadkiem? Widziałem jednego chłopa, co miał takie włosy. Mi się wydaje, że to chyba jest jakiś podrabianiec. Ej, weź nam pokaż odznakę, bo... A pan na jakiejś budowie robi?
To chyba ten Polak, co na budowie robi, ta? Ja kamienie. No chyba to jest ten, jakiś podrobianiec, niby ma jakąś plakietkę, nie, że policja niby, pan, ale no prawda to jest. Policjan, halo. Ja jestem policjantem, o co chodzi? Ja bym chciał zgłosić zgłoszenie. Tak, proszę, poczekaj pan. Ta, do nas, no, chodź tutaj. Ja będę zapisywać, a ty tam... Ta, zapisuj. Dobra, co się stało, panie łysy? Ja widziałem, jak ten pan rozwalił hydrant i woda się wylała. No ta, i co? Ten pan tu w czerwonym. Proszę mówić dalej. Który? Ten w czerwonej bluzie. Dobra, chłopie, ale wiesz, że tutaj zabycie konfidentem to są 3 lata. Takie jest prawo. Ja tylko poinformowałem. Ta, donos obywatelski, wiadomo, ale idź stąd już. Takie jest prawo, przykro mi. Dobrze, wychodzę. Dobra, to leć. Do fryzjera może wpadnij. Co to było? Ty, w tym mieście chyba trochę anarchia jest, tak mi się wydaje. Siema, fajne, masz tatuaże. Chłopie, tutaj nie ma komendianta. Panowie na co czekają? No na to co powiesz, co ty tu robisz? Dobra, poczekaj, bo się wyciszę trochę. Dobra, co się stało? Mów szybko, synu. Znaczy, no, co się stało? Chyba nie okupił tego. Na pieniądze czekam. Na jakie pieniądze? Też jesteś policjantem? Po wypłatę przyszedłeś, czy o co chodzi? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Dobra, no to mów, ziomek. Na co te 500 000? Bo teraz już chyba wiem, o co chodzi. Szef ci o mnie nie opowiadał? No nie, ale dał mi 500 000, tylko nie wiedziałem na co, wiesz. Tylko dał mi i powiedział, masz te 500 000, przyjdzie chłop, ale musisz mi powiedzieć tajne hasło. Nie było tajnego hasła, miałem przyjść odebrać kasę. Nie, było tajne hasło. Za pół godziny. Dobra, chłopie, jak nie wiesz, nie masz żadnego tajnego hasła, to po co ty mnie tu wkręcasz? Żadnego siana nie dostaniesz, zaraz cię skuję, chłopie, i ci do celi wsadzę. Też wyjść o własnych siłach stąd? Jakie o własnych siłach, chłopie, jak tam mój ochroniarz stoisz, cię zaraz połamiemy. Chłopie, o dawaj, mów, po co ty przyszedłeś, a nie teraz wkręcasz jakieś bajery. Daj mi chwilę. Dobra, masz chwilę. Ty, Stefano, hono tu. No. Ty chłop. Co ci powiedział? Chłop chyba po kolegów zadzwonił, nie wiem, coś tu będzie jakaś gruba coś działo. Bo go nastraszyłem, dobra, że go połamiemy. Dobra, dawaj do auta i zbierzamy stan. Dobra, tam jest chyba, uciekamy. Ta, dawaj szybko. Dobra, dawaj, zbierzamy do tego. Dobra, ja poprowadzę, ja już umiem. Na szpital może jeździć. Dobra, zaznacz. Cześć, bo pierwszy raz jadę w życiu. Dziękuję ci bardzo, Donate'a. O Boże, przepraszam. Ja pieprzę w dupę, masakra. Jezu, przypominają mi się czasy starego mojego. Dobra, co nieważne. Ty robisz? Dobra, jesteśmy. Kurde, chłopie, zostaw mnie! Ty wypieprzaj sajgonki smażyć. O kurde, ale ty masz siłę w łapie. Dobra, dawaj Stefano, przejrzymy tutaj co jest. Bo jeszcze tamten chłop nas znajdzie, co po kolegów zadzwonił i nas zastrzelą. Ty, bo ja się zaciąłem jakoś. W sensie, no nie mogę wyjść z auta, jakieś za ciasne jest. Jak to? Może zamknął. A nie, bo pasy były zapięte w dupę, ale ja głupi. Wiesz, bo ja też nie ogarniam do końca, bo zawsze bez pasów jeździłem. To teraz, teraz tutaj. Tylko uważaj, bo tutaj... Ała, kurde! Sorry, panie, bo tu wpadłem pod auto, bo go nie widziałem. Ty, a masz $100, bo na leczenie będę potrzebował. O, dobra, dzięki. O, na 5 leczeń będę miał, dzięki. Dobra, ja dawaj, wypieprzamy za miasto stąd. Wyciągaj auto. Za duży tłok tutaj. Ty, bo jechać nie mogę. Musisz Y nacisnąć. A. Musisz włączyć silnik chyba, mięsień Y. Wtedy włączasz silnik. A, dobra, bo zawsze z kabli odpalałem. No. Tu jest jakiś sklep, widzę na GPS-ie, może tutaj. Tak? A sprawdź. A nie wiem. Nie sądzę, żeby tam były nasiona marihuany, ale możemy to zobaczyć, rozumiesz? Kurde, w dupę, ała! Głową w Kurde. O, ja pierdolę. Ale mnie odcięło, ja pieprzę. Ała! O Jezu! Jezu, nic nie widzę! Ty, ziomek! Wysiadaj z tego auta.
Panie. Ty, wjechałeś w nas. Co ty robisz? Ała, w dupę ty, bo mnie zabije ten czarny, znaczy farmer. Aha! Czarny go pobił, bo... No jakiś w kratę, w koszuli. Czarny wysiadał, pruje się i pobił go. Te czarne to są takie. Nie mam, Marcinas. Znaczy mam w GTA. Czekaj, chodź tu. O, kurde, czekaj, co jest? Ała. Ale mi się w głowie chodź, kręci. Musimy cię zawieźć do szpitala, chodź, wsiadaj. Jakiego szpitala? Wieź mnie do coffee shopu, ja muszę zarobić siano. Jakiego coffee shopu? Jakie siano? Luj z głową, chłopie, zdrowie się odnowi, jak będę bogaty, to se kupię. To ładuj, to ktoś się niech ładuje do bagażnika. Dobra, tam luj, dawaj te coffee shopy. Mięsień alt. No też mi się fizowaty wydaje. Tak. Czekaj, bo tam mamy, co? Ty, to ten chłop, co mnie pobił. No ten, no ja go pobiłem. No. Poczekaj chwilę, patrz to. O, dobrze! Za to, że mnie zlałeś, szmato! W dupę RP, dobra. Weź go tam zabić do szpitala, bo on chyba jak jest, się to wyłącza? To dobrze się czujesz, czy masz do szpitala jechać? Bo ja nie, no powiem ci tak, mam trochę mroczki przed oczami, ale jednak wizja zarobienia siana na trawce jednak jest ważniejsza. Wiesz, o co chodzi? Także jedziemy się sadzić, możemy palić. Możemy jechać do coffee shopu, tam się zajara. Dobra, dobra. Ode 5 złotych oni mówią mi się taki i owaki, a wszyscy wiemy ze Sparta, nie za żadnego mięsnia XD. Jak nie w dupę, znam biceps w dupę, udo. Kupmy trochę, zasadzimy i pomnożymy zyski. Co tu się dzieje? To jest kawa w dupę. Ty, to jest jakaś kawa, to się tak nazywa? Ty, ziomek chyba zmienił sobie ten. Ty, twój ziomek kawą handluje. A on ci powiedział, że to jest Maryśka, a ciebie kawa trzepała do tej pory. O kurde, no nie. Jedziemy po niego. Chłopie, ty paliłeś ziarna kawy. O nie. Szok! No to niezły dealer. To niezłe RP. Ty no, koleś się naćpał kawą, no rozumiesz? Ta, no wiesz, jest jakiś świeżak, ale dobra, to potem posłuży jako zakładnik i luj. Hej czat, ale tak szczerze, Stefano jest spoko, ja bym z nim pograł na innym serwerze, bo spoko chłop się wydaje. No, przyjrzyj się raperem. Ale ja to nie jestem freestylerem, tylko raperem. No to, ja to na freestyle to tak no, mówię. A ile już płyt co? Masz? 4 mam w studiu powieszone. Jak chcecie, to możemy podjechać. Kawałek zarapować możesz chyba, no. Dream RP się nazywa serwer. Swój. Tak średnio. Wszystko na autotune pewnie. To dawaj jakieś stare. Jeszcze... Takie stare może, no. Nie mam starych, jestem nowym. To jeszcze nic nie wydałeś, to co z ciebie za raper? Ty jesteś youtuberem chyba. Jakim youtuberem? Ty nie jesteś przypadkiem tym ochroniarzem kamerzysty z YouTube'a? A to dlatego nie chcesz rapować pewnie. Nikomu nie powiecie, okej? Ta, dobra, to jedziesz. Tylko dawaj klamę. Nie, niech rapuje teraz, to jest ważniejsze. Sztuka nie, jest ważniejsza. No to rapuj, dobra, no. Pióro no, wygrywa, no. Pamiętaj, z mieczem. Jakie pióro, co? Dobra. No pióro, w sensie, że piórem piszesz teksty, no, takie, wiesz. Ta, dobra, no, dawaj ten rap, głowie, gościu. No. Ale ja mówiłem, ja tak nie mogę. Później, tutaj tak półlegalnie, ja tam mam licencję wykupioną. Dobre, tam luj, tu policji chyba nie ma w mieście. Śpią wszyscy. Są takie lenie. Ty, półlegalnie, a chłop ma tyle broni na ścianie? Co tu się dzieje? No to jest sklep przecież. Ale to co, sprzeda bez licencji? To jak to półlegalnie? Mi sprzeda. No nie sprzeda, no nam. Taki dziad stary, że nie sprzeda. Tak. Nie sprzeda. No ta... Ty mi powiedział, że nie sprzeda, to weź nam kup i nam dasz po prostu. Poczekaj. O, mam! Właśnie o to chodzi, no tak jak... Masz? Jeszcze druga, ta? O ta, kurde. Dla mnie, no przecież... Poczekaj. Jak się celuje? To jest celowanie? Da się jakoś inaczej celować? O, dzięki. Kurde. Ale nie strzelaj, bo za chwilę policja tu przyjedzie. A, sorry, przypadkowo. No właśnie, palec mi swędział. Jak się celuje? To chyba musimy spadać tam coś. No, to dawajcie, fast. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej?
Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś, dzień się potwora, co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił, patrz, on wygląda o tak, zabija bez litości wszak, on zabijał łypę.